bardzo mi się podobało to u siebie. Kasa bardzo piękna, zróżnicowany teren, także wspaniale. Barwinia, Goborniki i za Gdańsk. A w ten sposób, a na Wyspie Sobieszewskiej po raz pierwszy? Tutaj? No. Tak, po raz pierwszy. Kasa fajna, trudna trochę, w pagórku był, ale rewelacja. No nie się zmęczyć. A w Łebie się widzimy? Oczywiście, no najbardziej. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję Ci. Podobało się. Tak? A trasa trudna, czy raczej? Nie jest taka wymagająca, bo tych górek jest dużo piachu. Aha. Ale poza tym bardzo fajnie. A który start w Pucharze Bałtyku? Drugi? Albo trzeci. A widziwało? Rewelacyjnie. Za rok tu będę. Jestem z klubu Zdrowy Klub Krzysztof Kim. Tak. Bardzo ładnie. Piękna rywalizacja. Dużo osób, to trzeba dużo wyprzedzać, robić wszystko, żeby jakiś tam wężyk dostać, żeby się przetrzeć. No i w ogóle bardzo fajnie, nie wspomnę o pogodzie, bo lepsze nie może być. Ale górek trochę było. Było. I to nas wzmacnia właśnie, że są podejścia, że później z powrotem i tak dalej. Także naprawdę trasa bardzo ładna, jesteśmy zadowoleni i dziękuję. I wykończeni. Tak. Jestem zauroczona tą trasą. A pierwszy raz sobie szewie? Tak. Na Wyspie Sobieszewskiej, bo nie, jeszcze byłam, tutaj będzie. No? Byłam, ale tylko. To był tylko spacer. Tylko spacer, czyli teraz pierwszy raz zawody. W grudniu Grand Prix Trójmiasto tutaj będzie. Przyjdzie pan, przyjdzie pan. Będę. Okej, okay, bardzo się cieszę. Obowiązkowo i to z mężem. Super, bardzo dobrze. A pierwszy raz w Sobieszewie, czy już tam? W Sobieszewie pierwszy. Ale w ogóle to. No w ogóle to nie pierwszy. Jest pięknie. My jesteśmy z takiego miasteczka Łuków. Lubelskie. Północna część Lubelszczyzny. Bardzo się podoba. Miękka trasa, wspaniały las. Bardzo ładna trasa. Vamos! Vamos.